Dzień dobry kochani, dzisiaj witam was w troszkę innym vlogu niż zawsze. Jestem na łonie natury, wyglądam tak jak wyglądam. Mam najgorsze ubrania z szafy na sobie, ponieważ robimy dzisiaj taras. A dokładniej tworzymy sobie meble ogrodowe. Jakiś czas temu zapytałam was na Instagramie o fajne firmy z meblami ogrodowymi, z jakimiś takimi sofami na taras, stolikami i tak dalej. No i tak naprawdę podesłaliście mi troszkę fajnych firm, weszłam na te sklepy. No i w większości tych sklepów te meble ogrodowe są strasznie drogie. Nawet okolice 4000, jeśli chcemy coś drewnianego, kanapy, takie wiecie, wygodniejsze. Naprawdę wychodziło to drogo, więc wbiłam na Pinteresta i szukałam inspiracji, co zrobić, żeby to wyszło taniej. I słuchajcie, znalazłam bardzo fajne rozwiązanie, czyli takie meble ogrodowe z palet. Stół z palet, kanapy, te sofy z palet. Kupiliśmy palety, 32 zł za sztukę bodajże. Znaleźliśmy po prostu na OLX-ie osobę, która takie palety miała w okolicy, dostarczyła nam na ogród do rodziców, no i tutaj te palety przyrządzamy, przygotowujemy do przewiezienia na taras w bloku. Tutaj mamy plac, bo już tak powiem, Wika mi pomaga. Kacper ogólnie odpowiada za szlifowanie tych wszystkich palet, czyli czyszczenie, wiecie, jest taki jakiś drzask wstępnych i wygładzenie tej powierzchni u góry. Mamy szlifierkę, no i działamy, a my z Wiką jesteśmy od malowania, także zabezpieczamy wszystko, mamy białą farbę, skończyła nam się już jedna, malujemy taką, więc mamy trzy nowe, ogólnie mamy wszędzie bajzel, no bo wiecie, przy pracy zawsze to wszystko się tak brudzi, rozwala, no i malujemy. I jak Wiktoria nam idzie? Dobrze. Spoczko, nie? No, całkiem sprawnie. Zanim malujemy te części, które są siedziskami, to skręcamy po prostu już je jakby no razem, dwie sztuki, żeby później malować tylko tą wierzchnią warstwę, żeby bez sensu nie malować tej części, która nie będzie używana i nie będzie jej widać. Tak, panie monter? No. My te palety robimy po prostu na kilka razy. Mamy teraz niedzielę rano. Tamte malowanie było jakieś 3 tygodnie temu. Potem każdy weekend był bardzo brzydki, było zimno. A w tygodniu nie mieliśmy to czasu, żeby je wszystkie poskładać, więc wczoraj wieczorem poskładaliśmy, a dzisiaj rano wstaję i przygotowuję już teraz, sprzątam. Mamy już palety ułożone, także pokażę wam, jak wyglądają w ustawieniu, jak sobie zaplanowaliśmy. A potem, tak jak mówię, wymyję podłogę na tarasie, wymyję te palety. No i będzie gotowe na dzisiejsze popołudnie. Zaprosiliśmy na dzisiaj rodziców. Mamy niedzielę, data 9 maja. Zwykle to my chodzimy na obiad do rodziców, ale tym razem stwierdziliśmy, że skoro ma być piękna pogoda, to wykorzystamy nasze nowe palety, zrobimy im taki chrzest. Ja zrobię zupę krem z kukurydzy, mówiłam o tym na jednym z poprzednich vlogów. Kacper zrobi krewetki na masełku czosnkowym i tak sobie spędzimy dzisiejszą niedzielkę, bo tak jak mówię, jest naprawdę przepięknie, mamy dzisiaj 26 stopni, z tego co kojarzę. Wymyłam, wyukładałam wszystko, jestem mokrusieńka, ale akurat na noc nałożyłam sobie na skórę głowy taki krem, żeby mi nawilżył skórę głowy, bo ja często mam problemy ze skórą głowy. Także taras ogarnięty, powiesiłam sobie teraz jeszcze szybciutko pranie na tarasie, jest naprawdę przepiękna pogoda. Lecę się umyć, dostałam jeszcze troszkę do ogarnięcia w mieszkaniu, no i biorę się za gotowanie zupki. Umyłam się, umyłam włosy, Kasia akurat teraz zrobi sobie chwilę przerwy, gra w formułę chyba. Formuła 1, jak to się mówi? Formuła 1. A ja w międzyczasie gotuję zupkę. Ja zaczęłam już, pokażę wam, na jakim etapie jestem. Jestem na etapie gotowania, włożyłam wszystkie składniki do Thermomixa. Napiszę wam poniżej przepis, bo na pewno możecie zrobić też taką zupę krem z kukurydzy, mając po prostu blender i nie musicie mieć Thermomixa stricte. Także wrzucę wam potem przepis, ale już przepięknie pachnie. Mam nadzieję, że będzie pyszne. No i zobaczcie, co mi się stało podczas sprzątania.
Straciłam jednego paznokcia, także w tygodniu będę musiała pojechać do salonu i naprawić, bo miałam te paznokcie ile? 3 dni? No mniej więcej tyle. I zupka zblendowana, zaglądamy. Piękny kolorek, głównie kurkuma i kukurydza, wiadomo, żółty. I zaraz spróbuję. Będzie pewnie gorąca, na pewno, nawet nie pewnie. Jeszcze muszę chyba bardziej zmiksować, bo jeszcze widzę kawałeczki ryżu. W ogóle w tej zupie też mamy ryż. Ale zblendowany. Pycha. Tylko muszę bardziej zblendować. Może ciut więcej soli, pieprzu, ale bardzo dobra. W tle pralka, więc będę starała się mówić głośno. Rano, jak sprzątałam, teraz oczywiście nałożyłam filtr na twarz, no ale teraz byłam się myć, więc myłam też twarz, także zmyłam SPF. Także zaczynam make-up od nałożenia kremu z filtrem. Ostatnio pytają się, jakiego ja używam. No ja używam niezmiennie tego słoika folika oleosowego. Pamiętajcie, że zawsze ilość o długości 2 palcy. Ja zrobiłam to, co miałam zrobić, teraz tylko jeszcze powieszę pranie, ogarnę tutaj na stole, przygotuję wszystko, a teraz Kacper będzie robił krewetki. Pokażę, czy Kacperek będzie robił pokrótce? Jakieś takie przebitki? Dobra, no to pokażemy, jak te krewetki przygotowujemy. Tak jak wam mówiłam, znamy te krewetki z przepisu Żonety i Grzesia i bardzo są smaczne. Bardzo są smaczne, także pokrótce wam pokażemy, a może potem w opisie jeszcze filmu wrzucę wam razem z przepisem na krem z kukurydzy ten przepis, jak dokładnie robimy te krewetki. Kacper już, słuchajcie, jest w kuchni i tak, zaczął od obrania krewetek. I powiesz może tak pokrótce, jak to robisz? No, robię to tak, że jak mamy krewetkę... Rozmrożone już, od rana się rozmrażały. Rozmrożone. Najpierw trzymam... A, to jest akurat... pierwsza się taka trafiła. Dobra, weźmy sobie tą. Trzymam ją tu i urywam... Nóżki. I teraz patrzcie, biorę ją po prostu tu i ściągam z niej pancerz. I teraz ostatnio robiliśmy totalnie bez ogonków, a dzisiaj chcę ogonki zostawić, więc złapię sobie ogonek tu, podważam ten ostatni pancerz z tym przedostatnim, przyciągam palcem i robię w sumie no... I gotowe. I gotowe, nie? Znaczy na razie to jest gotowe, idzie tu, a potem będziemy usuwać jelitka, czyli to, co jest czarne w środku. Nacinacie delikatnie tu krewetkę i wypłukujecie, no to jest po prostu kupa, nie? No, jelitka, no okej. Więc trzeba wypłukać kupę. No i... Niektórzy z tym podobno jedzą, ale Grzesiu mówił, że to jest gorzkie bardzo i że tak, no, nie jest smaczne. Także kacer obiera. O, zobaczcie, tutaj jest akurat rozwalona krewetka. Aha. To idealnie widać i teraz może wam pokażę na przykładzie rozwalonym, żeby Klaudia mogła potem sobie coś porobić. Poczekajcie. Jelitko? No, znaczy no, pokażę jak się ten, jak usunąć jelitko. Jest to jakiś mały nożyk czy nie? Nacinamy ją sobie. Teraz będzie niewygodnie, bo jest rozwalona. No jak jest, to możecie bardzo delikatnym strumieniem, żeby wam jej nie rozwaliło gdzieś tam i po prostu wypłukać to jelitko. Nie, okay. Można tam delikatnie złapać, no i w sumie cała filozofia. O, i wyciągnąłem całe jelitko jest. W tym momencie. Dobra. Ona już jest, możliwe, że tu jest jeszcze kawałek, bo ją trzeba... Sorry, ale tak jak widzicie, ta jest trochę rozwalona. I tu jeszcze będzie kawałek. I teraz czy marnujesz wodę trochę? Trochę. I wyszło. Dobra. To Kacper kończy krewety, a ja lecę jeszcze sprzątnąć pranie, które mi się wysuszyło. Powiesiłam z rana, już jest słodkie, także pogoda po prostu rewelacyjna. Ja lecę poskładać do szaf rzeczy, powiesiłam świeże pranie, wyniosę jeszcze śmieci i tak naprawdę za 20 minut będą rodzice z Wiką. Krem z kukurydzy jest gotowy. Muszę tylko podsmażyć teraz boczek przed samym ich przyjściem na świeżo i jesteśmy ready. Są już u nas goście. Jesteśmy na tarasiku. Tak wygląda zupka kukurydziana, kukurydzowa, krem z kukurydzy z boczkiem. No to dobra, smacznego. I zobaczcie, tutaj Kacper na masełku najpierw podsmażył czosnek, tak? I teraz kładzie już gotowe krewetki. I z tego co pamiętam, każda około 3 minut po jednej stronie, nie? Także zaraz będzie gotowe. Bagietki już mamy podsmażone w piekarniku, więc tak naprawdę czekamy tylko teraz na krewety. I tak wyglądają gotowe. Wiem, że głośny wentylator chodzi, ale wyglądają pięknie. Thank you.
ochrzczony zdecydowanie. Goście zadowoleni nam, też się pierwszy raz bardzo przyjemnie tam jadło obiadek. Bardzo fajny klimat, także jak myślicie nad takimi tańszymi meblami do ogrodu, to palety idealnie nam się sprawdzają. U nas super. Rodzice jeszcze przywieźli parasol, który mieliśmy u rodziców i już w ogóle jak był postawiony, to fajnie słoneczko no, nie padało na twarz i naprawdę super przyjemnie się działo, zwłaszcza przy takiej pogodzie, jaka była dzisiaj. Chciałam tu jeszcze wspomnieć, że nie pokazaliśmy Wam w trakcie robienia przy krewetkach, ale na koniec krewetki posypaliśmy jeszcze pociętą na taką, wiecie... Na drobne kawałki, na taką pietruszki. I bardzo smaczne wyszły z bagietką podane, rewelacja, także tak wyglądał nasz obiad. Jeszcze dokładnie Wam przepisy wrzucę, tak jak powiedziałam, do opisu filmu. A z Wami się już żegnam. Dajcie znać, czy taki film trochę składany z dwóch dni Wam się podobał. Bo tak jak mówiłam, te palety robiliśmy na dwa, czy nawet na trzy razy. Także tak po prostu musiało wyjść. Ja chciałam, żeby w jednym vlogu była jakby całość od początku do końca, jak te palety wyglądają. Także dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!